Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie na film, w którym to powiemy sobie, czy warto używać nasiona kozieradki. Zapraszam serdecznie na film. Kozieradka, zwana inaczej koniczyną grecką lub też fenegryką, ale skąd ta nazwa się wzięła? A to dlatego, że uprawiana jest przeważnie na całym świecie, ale głównie w Europie oraz w Azji. A nazwa to stąd, że jest ulubionym przysmakiem kóz. Tak więc kozie radka. Tak więc w czasach starożytnych kozie radka była stosowana przez Egipcjan jako afrodyzjak. A w połączeniu jeszcze z miodem używano ją w leczeniu krzywicy, cukrzycy, dolegliwościach wątroby. Nawet w papirusie Ebersa, powstałym około 1550 lat przed naszą erą, pojawiły się już pierwsze informacje o wykorzystaniu oleju otrzymanego z jej nasion w zabiegach pielęgnacyjnych. Co takiego zawiera kozieradka? W kozieradce mieści się naprawdę ogromne bogactwo korzystnych dla zdrowia substancji, takich biologicznie czynnych. Ceniona jest ona ze względu na związki śluzowe, jest ich około od 20 do 60%, jakich dostarczają te nasiona. Zawiera wiele rodzajów flawonoidów, w tym luteolinę, trycynę, naryngeninę oraz kwercetynę. Również zawiera glikozydy, izoflawony, a to są takie związki z rodzaju fitoestrogenów, które wykazują podobną aktywność do ludzkich estrogenów. Co jeszcze zawiera kozieradka? Saponidy steroidowe, flawonoidy, witaminy C, B6, PP, A, kwas foliowy, lecytyny, cholinę, tłuszcze białka, sole mineralne, gorycze, olejek eteryczny. Tak więc sami widzicie, moi drodzy, że to jest naprawdę bogactwo, ogromne bogactwo witamin i cennych składników. Kozieradka wzmacnia i usprawnia wchłanianie pokarmów, poprawia samopoczucie, pobudza regenerację wszystkich tkanek, aktywizuje procesy wytwarzania krwinek. I tutaj wracając do tych związków izoflawonów, które wykazują podobną aktywność do ludzkich estrogenów, to właśnie zawartość tych związków o charakterze fitoestrogenów może wpływać na gospodarkę hormonalną człowieka. I tutaj bardzo fajnie kozieradka sprawdzi się dla kobiet w okresie klimakterium, ponieważ jest zamiennikiem estrogenu, czyli podstawowego hormonu żeńskiego. Pomaga również przy kobiecych dolegliwościach, na przykład przy bolesnym miesiączkowaniu. Bardzo cenną właściwością kozieradki jest regulacja poziomu glukozy. I tutaj możemy sobie przyjmować taki klejek z nasion kozieradki i powoduje on opóźnienie wchłaniania węglowodanów w jelitach, no i redukuje poposiłkowy wzrost stężenia cukru we krwi. Koniczyna grecka, no bo też jest tak zwana kozieradka, chroni neurony mózgu przed uszkodzeniami, które są powodowane nie tylko przez wolne rodniki, ale też przez degeneracyjne działanie złogów beta-amyloidu, które są to właśnie jedną z przyczyn chorób Alzheimera. Pobudza regenerację aksonów komórek mózgowych, stymuluje również powstawanie synaps, czego efektem jest poprawa pamięci. I tutaj dla osób cierpiących na Parkinsona bardzo ciekawym faktem to, że stosowanie takiego ekstraktu z nasion kozieradki czterokrotnie ogranicza wzrost stopnia upośledzenia sprawności ruchowej osób właśnie cierpiących na Parkinsona. Obecnie liczne badania potwierdziły, że kozieradka wykazuje działania hipolidemiczne, przeciwhiperglikemiczne, hipoglikemiczne, neurologiczne, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwnowotworowe. I jako naturalny, niesteroidowy lek przeciwzapalny w badaniach wykazano, że stosowanie zewnętrzne, doustne, dootrzewnowo daje takie porównywalne efekty do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak dikoflenak potasu. Mamy tu dodatkowy jeszcze efekt przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. W tradycyjnej medycynie kozieradka od dawna jest wykorzystywana w leczeniu chorób przewodu pokarmowego,
co potwierdzają badania, że działa ochronnie na błonę śluzową w chorobie wrzodowej. Ponadto zmniejsza obrzęk czy też przekrwienie śluzówki, ponieważ hamuje wydzielanie soku żołądkowego i pepsyny. Natomiast inne badania wykazały, że substancje czynne, które są zawarte w nasionach kozieradki, mają działanie właśnie przeciwnowotworowe przy raku jelita grubego, czerniaka czy też białaczki. Hamują rozwój chłoniaka, komórek B i T, raka brodawkowatego tarczycy, raka sutka i jajnika. Kozieradka może konkurować z sylimaryną, czyli wspiera bardzo fajnie wątrobę. Przy stosowaniu nasion kozieradki zaobserwowano unormowanie podwyższonych poziomów markerów wątrobowych. Również zawarty w nasionach kozieradki galaktomanan, to taki rozpuszczalny w wodzie heteropolisacharyd, który skutecznie przyczynia się do zmniejszenia wagi ciała. I dzięki niemu to właśnie apetyt jest coraz mniejszy i przez dłuższy czas można czuć się sytym, najedzonym. Nasiona kozieradki stosuje się również do obniżania poziomu trójglicerydów i cholesterolu. I to zarówno tego całkowitego, jak i frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL. Najprostszą formą przyjmowania, no najprostszą to zawsze będzie kapsułka oczywiście, mamy takie suplementy. Natomiast możemy sobie wykonać herbatę z kozieradki, z takiej mielonej nasion. Wystarczy zalać sobie 1 do 2 łyżeczek nasion wrzącą wodą i parzyć przez 15 minut. Dziennie można takich 3 szklaneczki naparu wypić. Jeżeli mamy sproszkowane ziarenka, no to tak 1 łyżeczkę 3 razy dziennie. Możemy sobie zrobić również odwar, czyli łyżkę sproszkowanych nasion zalewamy szklanką letniej wody i po wymieszaniu ogrzewamy do wrzenia. Następnie zmniejszamy temperaturę gotowania i bardzo delikatnie gotujemy przez 3-5 minut. Następnie odstawiamy na 10 minut. Taki ciepły odwar stosujemy przeważnie zewnętrznie do okładów wrobnych, jakichś zapaleniach skóry, na wrzody, czy raki, czy też obrzęki, opuchlizny, rany, no w ogóle w stanach zapalnych skóry. Możemy także nim przepłukać jamę ustną przy bólu gardła i w stanach zapalnych gardła. Lub też taki odwar pijemy 3 razy dziennie po pół szklanki jako lek ogólnie wzmacniający, czy też ułatwiający trawienie. No i pobudzający wydzielanie soku żołądkowego. Kataplazmy. Kataplazmy, czyli takie okłady bandażowe. Czyli rozdrobnione 50 g nasion kozieradki zwilżamy ciepłą wodą. Dodajemy, możemy dodać pół łyżeczki 10% kwasu octowego. Następnie to ogrzewamy wszystko do temperatury 40 stopni. I taką pastę, z tego musi powstać pasta, rozsmarowujemy na gazie lub bandażu i przykładamy na chore miejsca. I tutaj są wykorzystywane właściwości śluzowe w takim leczeniu miejscowym stanów zapalnych, ale również mogą być jako okłady rozgrzewające. Ale przy otwartych ranach, przy też oparzeniach, wrzodach czy rakach, guzach, obrzękach, takie właśnie kataplazmy możemy sobie robić z kozieradki. Możemy sobie wykonać również nalewkę. I jak ją wykonać? 4 łyżki sproszkowanych nasion kozieradki zalewamy szklanką wrzątku i odstawiamy pod przykryciem na godzinę. Następnie całość wlewamy do słoja, zalewamy 200 ml wódki, dokładnie wymieszać trzeba i zakręcić słój. I zakręcić słój trzeba. Odstawiamy na 3 dni. Po tym czasie musimy przefiltrować nalewkę przez gazę czy też filtr. Dodajemy 200 ml płynnego miodu, ponownie mieszamy, tak aby się wszystkie składniki połączyły. No i przelewamy sobie do butelki, szczelnie zamykamy i zażywamy w stanach osłabienia czy też braku apetytu 3 razy dziennie po 2 łyżki. Jeżeli chcemy poprawić pamięć, to 3 razy dziennie po 1 łyżce. Warto wspomnieć również o wspaniałych właściwościach kosmetycznych kozieradki, ponieważ wiemy, że te nasiona są bardzo bogate w składniki odżywcze, no i dzięki temu są bardzo wskazane dla właściwej pielęgnacji skóry. Tu możemy stosować sobie ekstrakt z kozieradki, na przykład na porost włosów, czy też przy przetłuszczaniu się skóry, również w pielęgnacji skóry podrażnionej, przesuszonej, może bardzo fajnie przynieść ukojenie dla cery,
takiej właśnie ze zmianami skórnymi, a wystarczy sobie taką sobie zaparzyć nasionka i przemywać twarz. Bardzo dobrze sprawdzi się również na włosy, także zaparzone nasiona kozieradki tym płynem sobie wcieramy we włosy, a na 2-3 godziny na przykład przed myciem głowy. I to warto sobie robić 2, nawet 3 razy w tygodniu, w zależności jak często myjemy głowę. I naprawdę bardzo skutecznie pomaga zahamować wypadanie włosów. Sama to sprawdziłam i super działa. Także moi drodzy, nasionka kozieradki o bardzo sympatycznej nazwie okazały się również bardzo fajnym panaceum na szereg dolegliwości i chorób dla naszego zdrowia. Także zachęcam serdecznie do używania kozieradki. Kozieradkę możemy dodawać do zup, jogurtów, do różnych potraw, do czego serdecznie zachęcam. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli się okazał interesujący, to oczywiście zachęcam do komentowania, czy też pozostawienia łapki w górę. Można również zasubskrybować kanał Bit na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!